Chcieliśmy zaprezentować, się, na jakim etapie jest w tej chwili budowa domu pomocy społecznej. W zasadzie ona się kończy jeszcze chwilkę przed otwarciem. Chcemy powiedzieć o tym, co tu będzie. No i też pochwalić się, nie ma co ukrywać tym, jak udało się zbudować taki zupełnie przyjazny dla mieszkańców, przyszłych mieszkańców dom całodobowej opieki adresowany dla seniorów. To kolejna taka. Inicjatywa, którą na rzecz seniorów w mieście realizujemy. W wypadku tego obiektu mówimy o inwestycji rzędu 60 milionów. 30 milionów to są środki z Polskiego Ładu, które pozyskaliśmy. W tej chwili trwa, jeszcze gdzie niegdzie, trwają prace związane z ustawianiem, rozstawianiem mebli, chociaż duża część z jest zakończona. Będziemy o tym mówić i trwają odbiory, więc jeszcze chwilkę zanim ten dom ruszy. Natomiast mamy też takie informacje nowe, ciekawe, związane z, z tym domem. Chcielibyśmy, bo widzimy, jak rozwija się. Rozwija się tutaj to po sąsiedzku osiedle. Ta przestrzeń. Chcielibyśmy, aby w, w tym domu funkcjonowały kolejne publiczne, publiczne instytucje. Oprócz tego, że będzie to dom opieki całodobowej, będzie tu w piwnicy też rehabilitacja. Natomiast chcemy, żeby tu ruszyło kolejne centrum zdrowia. Mamy własną spółkę, którą powołaliśmy. Całkiem niedawno utworzyliśmy przychodnie na Malince. Chcemy, żeby taka miejska przychodnia powstała na zaodrzu, tutaj w pobliżu Politechniki. Jesteśmy gotowi ruszyć za parę miesięcy z tą przychodnią w tym miejscu, więc niedługo mieszkańcy doczekają się Lekarza pierwszego kontaktu, będzie można się rejestrować, rejestrować. I też kolejna nowa informacja, pytaliście Państwo, co będzie z tymi obiektami, które tu do tej pory pełniły taką funkcję. Jesteśmy po analizie, co można zrobić. Wszystko wskazuje na to, że ciężko będzie zagospodarować ponownie te budynki. W związku z tym w jakiś taki sposób związany z mieszkaniem, z przebywaniem, w związku z tym najprawdopodobniej będziemy w ich miejsce budować budować nowe budynki, i mieszkania dla seniorów. Budowa tego obiektu rozpoczęła się w roku 2022, mamy rok 2024, zakończenie zgodnie z terminem. Obecnie trwają wszystkie procedury takie formalne. Powierzchnia całego budynku to ponad 7000 m kwadratowych. Około 80 pokoi jednoosobowych, kilka pokoi dwuosobowych, dwa pokoje trzyosobowe, które będą pełnić taką funkcję tak zwanych szpitalików czyli po prostu tam będziemy lokować osoby które będą wymagały bardziej takiej zintensyfikowanej opieki również w tym budynku będą znajdować się pokoje na tak zwany pobyt krótkoterminowy no to w sytuacji takich rodzinnych gdzie Rodzina, która na przykład opiekuje się osobą chorą, będzie potrzebowała, żeby na jakiś czas ktoś inny przejął opiekę. Ten budynek będzie dawał takie oczywiście możliwości. Budynek można powiedzieć w pełni samowystarczalny z bardzo dużą jadalnią, z pralnią, z takimi również powierzchniami, gdzie będzie można w sposób dowolny organizować mieszkańcom domu pomocy społecznej. Wolny czas. On faktycznie jest taki szyty na miarę potrzeb osób, które będą tutaj w przyszłości w nim mieszkać. Ten dom to jest taka chyba nasza w naszym obszarze pomocy społecznej największa chluba w tej chwili, ponieważ dotychczasowy dom pomocy społecznej, jak Państwo wiecie, budowany ponad 40 lat tak naprawdę w czynie społecznym, dzisiaj nie spełniał już standardów na miarę standardów europejskich. Ten budynek te standardy spełnia. Mamy szerokie, przestronne korytarze. E, mamy łazienki dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Mamy łazienki do kąpieli osób leżących, których nie mieliśmy e, w tamtym budynku. E, mamy salę terapii na bardzo wysokim poziomie, sprzęt rehabilitacyjny. Myślę sobie, że to jest e, jakby nowy etap e, w funkcjonowaniu tego domu. Mam nadzieję, że naszym mieszkańcom będzie się tu e, żyło dobrze i przyzwyczają się do nowych warunków. To oczywiście też wymaga trochę zmiany mentalności podejścia, bo przyzwyczajenia e, robią swoje. E, ale myślę sobie, że dbając o dobro mieszkańców, zadbaliśmy też o e, kadrę Domu Pomocy Społecznej, bo urządzenia i e, technologia tego budynku zdecydowanie ułatwi e, pracę naszym pracownikom. Więc... Obecnie e, jesteśmy w trakcie przygotowywania e, mieszkańców do e, przejścia do nowego DPS-u. E, jest to proces trudny e, i na pewno wymagający zarówno od personelu, jak i od kadry. Wielkiego zaangażowania i, i, i dużej pracy. Zaplanowałyśmy takie wysokie donice, które pozwolą um, obsadzić je właściwie tym, czym mieszkańcy będą sobie życzyć. Więc, jeżeli to ma być pomidor, to będzie pomidor, jeżeli to będzie zioło, to na pewno y, będzie ziolo. Donice są ogrodzone i będą na pewno nie przekraczać areału, który jest niedozwolony. One stoją tutaj za nami, pod tym potężnym tarasem. Natomiast cała przestrzeń tutaj jest jeszcze zaprojektowana, ale są rabaty, które mogą być jeszcze obsadzone tym, czym mieszkańcy będą sobie życzyć. Więc jeżeli tylko będzie ochota i, i, i będzie. Taka wola mieszkańców to na pewno e, pozwolimy. Ponadto e, staraliśmy się, aby wyjścia, zarówno to centralne, jak i wszystkie boczne były e, ustawione w nich ławki, które pozwolą mieszkańcom odpoczywać. E, wyjście jest w, każdyj, w każdym zakątku nieomalże domu pomocy społecznej, więc e, myślę sobie, że każdy znajdzie kawałek takiego miejsca, gdzie będzie czuł się dobrze. Dzień.